Cały naród na kwarantannie, a tymczasem Sejm pełen posłów, właściwie wszyscy pracownicy Sejmu musieli się zgłosić dziś do pracy, żeby posiedzenie mogło się odbyć. Wielu reporterów, to naprawdę było konieczne? Panie redaktor, mogło się obejść bez tego zwoływania dzisiaj posiedzenia w takim trybie, gdyby była jednomyślność w prezydium, a później w konwencie seniorów, natomiast nie było takiej jednomyślności, wyłamała się z tego Koalicja Obywatelska. I na nich spoczywa i Konfederacja. I na tej egzotycznej koalicji, bo to jest egzotyczna koalicja, Platformy Obywatelskiej i Konfederacji, spoczywa teraz odpowiedzialność za to, co się, daj Boże, nic się nie stanie, ale jeśli by się cośkolwiek stało w perspektywie tygodnia, dwóch po tych obradach Sejmu, bo przy takim skupisku ludzi trudno jest zagwarantować, że jednak ktoś nie miał z kimś kontaktu, który już jest zarażony koronawirusem i właśnie dzisiaj zostało to przekazane dalej, więc dzisiaj nie mam takiej pewności, nie jestem lekarzem, ale no, odpowiedzialność za to będzie ponosiła Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Przepraszam Was, tak, wiedzieliście, manipulowaliście, prowadziliście chaos. I po prostu jesteście tchórzami. Oprócz tego, co słyszeliśmy z mównicy, że właściwie mamy w kraju Armagedon ze strony totalnej opozycji, na przykład poseł Zębaczyński pisze, że tchórz z Żoliborza się ukrywa, podczas kiedy no, wszyscy reporterzy widzieli, że prezes Kaczyński był jedną z pierwszych osób, które się pojawiły na sali plenarnej. Może to jest skuteczne, bo w newsa przeczytają wszyscy, a dementi niewielu. Panie redaktor, widziałem ten wpis. Pan z Opola, który to umieścił, ubrał gogle, ubrał maseczkę, które w tej sytuacji, w jego sytuacji nic nie pomagają. Wyglądał jakby w tej chwili zakończył gdzieś mocną imprezę i jeszcze nie doszedł do siebie, więc to jest tak naprawdę najlepszy komentarz do zachowania Koalicji Obywatelskiej. Ja podkreślam jeszcze raz, bo to jest jeden z przykładów zachowania Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w Sejmie i okoliczności, które towarzyszą temu posiedzeniu. Przypomnę wczorajsze słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że dla nich ważniejsza jest, takie słowa ponoć padły na prezydium Sejmu, że dla nich ważniejsza jest konstytucja niż zdrowie Polaków. No to mam nadzieję Polacy odpowiednio przeczytają i mam nadzieję odpowiednio ocenią, a jestem raczej przekonany, że nie będzie to ocena pozytywna. A może jednak opozycja ma trochę racji, może jest tak, że nie ma ani maseczek, ani środków dezynfekujących, że jest niewystarczająca ilość testów, że generalnie rząd nad niczym nie panuje. Panie redaktor, po tych ich wystąpieniach wyszedł pan minister Szumowski, który dokładnie przedstawił, jakie są w tej chwili oczekiwania, jakie są w tej chwili realne możliwości, jakie są w tej chwili działania rządu. Jego słowa raczej, jeśli mam wierzyć, mam na szali położyć słowa pana ministra i komu mam zawierzyć, czy totalnej opozycji, którą w tej chwili reprezentuje Koalicja Obywatelska, to jednak wierzę to panu ministrowi Szumowskiemu i działania rządu są odpowiednie, a spodziewamy się, i tu pan minister też nie ukrywa tego, że to jeszcze nie jest koniec tej epidemii i możemy się spodziewać zwiększenia liczby zarażonych, a niestety też kolejnych ofiar śmiertelnych, ale wobec tych działań, które podjęliśmy jako pierwsi w Europie, jako prekursorzy, mamy nadzieję, że w najbliższych dniach, może tygodniach już, zaobserwujemy i dzięki temu, że Polacy, dzięki zachowaniu Polaków, którzy wzięli sobie do serca rady i ekspertów i prośby rządu, zostali w domach, że w najbliższych tygodniach będziemy już obserwować tylko i wyłącznie spadek liczby zarażonych, i też przestaniemy słyszeć o tym, że ktoś zmarł. Mam taką nadzieję, tu wszystko jest tak naprawdę w rękach i głowach Polaków. I o to apeluję, zostańmy w domach, nie narażajmy się. Niestety Sejm dzisiaj nie jest najlepszym przykładem tego, ale no to już... Tak, jeszcze raz powtarzam, to już jest odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej za to, co się stanie po tych obradach Sejmu, natomiast Polacy, jak już nieraz udowodnili, są mądrym narodem i wiedzą, jak się zachować, i za to jeszcze raz chcę podziękować, ale też chcę podziękować wszystkim służbom medycznym, ratunkowym, funkcjonariuszom mundurowym, Straży Granicznej, ponieważ to oni w tej chwili biorą na siebie ciężar najważniejszej rzeczy, która
z którą się zmagamy, czyli walki z koronawirusem. I im za to chylimy głowę nisko i wszystko, co będą potrzebować, będzie dla nich, do nich dostarczone i podziękowania z naszej strony teraz i później. Także liczę na to, że najbliższe 2 tygodnie, 3 tygodnie to będzie ten już to światełko w tunelu w walce z koronawirusem.